Dokładnie tak, kochani. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera trójeczki. Nie wiem, czy to nie będzie ostatni odcinek, ale jeszcze nie chcę przesądzać. Mamy jeszcze dwie pieczęcie szczeliny do przejęcia. Wiemy, że jedna jest tu... 10 widziałem. Kurde. Za moment. Czekajcie, bo specjalnie właśnie tego Ghostlina mamy. Tu jest. Dokładnie tak. Także tu jest jeszcze jedna. Zostanie nam jeszcze jedna. Minus 529 złota zostało. No i wydaje mi się, że spoko. No. Nie będę specjalnie jakoś tutaj, wiecie, walczył ze wszystkimi, przedłużał tej kampanii, bo ona nie jest aż tak ciekawa, powiem szczerze. Niestety. Niestety, gdyby tutaj było więcej jakichś tych budynków, coś się działo i tak dalej, to jeszcze, ale po prostu idziemy, bijemy wszystkich, nie? Dobra, wydaje mi się, że to tyle. No to można by zrobić, ale nie. 20 na 20. Myślę, że ta armia, bo tak się zastanawiałem, czy ta armia sobie poradzi z ostateczną bitwą, ale myślę, że tak. Myślę, że tak. Mamy kogoś do ulepszenia ewentualnie? Chyba nie. Chyba nie. Tutaj mamy co prawda tych już dostępnych, jakbyśmy chcieli, z kopiami, nie, dobra, wydaje mi się, że tyle, Malofeksy, wszyscy ludredy, dobra, uwodzicie, właśnie tutaj, toczymy różne boje, las rozkładu, ci płyną, tych mieliśmy chyba zaatakować, ale widzę, że nie, ale widzę, że tak. Znaczy wyjdziemy tam na brzeg i spróbujemy ich dopaść. Tutaj natomiast idziemy dalej. Lodowy dwór, nie ma armii chyba w ogóle. Także to może być ostatnia tura. Jedna z ostatnich tur. Mirosław. Lusza. A ten zamek Aleksandronów można by dopaść. Rengrad, Płodni. Wulfryk Zagładnik. On uciekł wtedy chyba, nie? Mieliśmy chyba jakoś iść tam do nich, z tego co pamiętam. Malofeksem. Co tu się dzieje w ogóle? Coś się dzieje ciekawego. Co tam? Wojna? Mhm. Dobra. No to wiemy, że wojna, więc ty mój miły tam na północy. Szliśmy do Ogrettich, ale wydaje mi się, że pójdziemy tam. Zobaczymy, kurde, może stać mi będzie na ten, na jeszcze jedną armię. Znaczy mamy minus 529, nie? Ale właśnie ci uciekają, także tutaj ich spróbujemy dopaść. Jak mówię, mamy już wszystkie dusze, tak naprawdę to jest kwestia szczelin. Ulala. Sporo ich tutaj na tej mapie, powiem szczerze. Już walka ze wszystkimi po prostu. Ale to też dobrze, nie? Że chaos walczy z chaosem. To nie tak, że wszyscy są jedni. W twojej strefie wpływów znajduje się ktoś, kto zdradza ukryty potencjał. Obecnie marnuje swe talenty we frakcji. Czy jestem godzien? Jest ta wasala na próbę. Pancerz przesilenia letniego. Weźmy pancerz. Konfederacja, słuchajcie. Dobra, czyli lodowego dworu nie ma. O kurde, nie sądziłem. Chciałem to zakończyć, tak, że tak powiem. Dobra, tu jest Fort Jakowa, tylko czy ja w ogóle muszę iść tutaj? Bo szedłem tu faktycznie, można by z krasnoludami, o kurde, nie no, kusznicy, tu są górnicy, z ładunkami wybuchowymi, wojownicy i długobrodzi, no długobrodzi mogą być problemem, faktycznie. Tylko w takim układzie, czy ja chcę tu iść, czy po prostu przejść do, gdzieś przejść. Bo mamy jeszcze jedną szczelinkę tu, ta szczelinka powinna zostać przez nas przejęta. Tak, przejmijmy szczelinę, git. Tobie już podziękuję, chociaż... Wydaje mi się, że tutaj bym chciał, kurde, walki dziabnąć. Moment, zobaczmy jak to wygląda sytuacja. Tu. Czarna skała jest nadal... Nie, to nie jest nasza czarna skała. Dobra, bo my jesteśmy tu. Nanchelidisem. Czy mamy szansę tu w ogóle? Mamy jakieś. Dawaj. To jest pewne zwycięstwo. No właśnie, widzę, że oni są tutaj, kurcze. Dziabnięci, więc szybko ich dziabniemy. A weźmiemy 1000 zeta.
Dobra, mamy tarczę uroku, mamy dyscyplinę, git, git, git. No i właśnie tu jest ta druga armia. Wieża udręki. Tu się uzupełniamy. Poziom. Tomasz. Znak Korna. Podstawowe obrażenia broni, spoko, aura chaosu też fajna. Co ty masz? Molocha. Tempo uzupełnienia strat dla tego lorda. To może być dobry sposób też na nagły atak. Chociaż... No, dobra. Czy tu coś się dzieje takiego, co powinienem... Na co powinienem zwrócić uwagę? Nie, wszystko się tam dzieje. Dobra. Pytanie, czy możem byłoby szybciej ewentualnie o czarną skałę zahaczyć? No można. Uzupełniamy się nadal, więc to spoko. Dobra. Wiecie co? Faktycznie walka. Ty nie siedź tu jak dureń. Dawaj ho. Przemierzmy szczelinę w kierunku tym. Siema. Mamy wojnę z nimi? Nie. Ostatecznie nie, ale... Ale... Dobra, i tutaj powinno być ok. Ołtarz pomiotów, co prawda, może zostać chyba przejęty. Tak. Gonnica, grasanci. No, dobra. Tobie, mój miły, już podziękujemy faktycznie. Tak, jeszcze sprawdzę. No, tam jest na górze, ale tam na górze nie chcę. No, tu jest. To można by przejąć po prostu i to by było tyle. Tylko czy ja mam tu jakąś armię? Powinienem mieć tu armię. Chyba. Moment. Bo już nie ogarniam tego wszystkiego. Malufex. Może pójdźmy po kolei. Ty miałeś iść. To są nasi. To jest nasze. Ołowianą cytadelę. Wiesz co? To może nie być głupi pomysł, żeby tu wleźć, bo to są nasi ludzie, nie? Te. Przypłynąć tu. Tylko czy coś tu się dzieje innego? Jakaś armia przybiła do nas. Wywon. Tu jest village, płynie. Dobra, nie, to jest okej. Może pójdziemy sobie tędy, blisko portu. Być może będzie w zasięgu. Odsum nasi wasale. Dobra, Ludred. No właśnie, ciebie, kurde, szukałem po tej mapie. I ty jesteś tu faktycznie, dobra. I tę, tu mamy. Bo mieliśmy iść ewentualnie do leża króla troli. Jak wygląda sytuacja? I leże króla troli sobie weźmiemy. Pytanie, czy to, dobra, kliknijmy to już. 1500, trochę dusz. Podarujemy wasalowi, niech ma. Ostrze czcigodnego Cunkiego. Siła broni, obrażenie, przebijające pancerz. Dobra sprawa, kurde, zuchwalec, kit. To mamy. Kaskadowy płaszcz ognia. Posiłki mamy. Dobra. Mamy jeden punkt. Ty jesteś na kaplicy, ale potem będziesz miał mantikorę. Siła broni, kurde, dla ciebie. To może nie być głupi pomysł. No, i pójdziemy, bo tu się uzupełniamy trochę, bo to już jest naszego wasala, więc się uzupełnimy i pójdziemy faktycznie w kierunku ostatniej szczeliny. Tu jest wróg zabity w boju, fajnie, fajnie. Ermendrudzie, co ty robisz? Tu idziesz. Spoko. Dobra, idź tu, może będą chcieli pokój albo coś. Dobra. Nie wiem, czy to kurde łupić, czy to zniszczyć. 270. Dobra, zniszczmy to. Blokowano drogę do chwały dla naszego przyjaciela. Weź sobie ten punkt. 2200 dusz z 32 tysięcy, więc myślę, że spoko. Ja wiem, że spadło ci to wszystko. Ale nie aż tak dużo. Dobra. Dzięki temu masz rumaka chaosu i git. 130 pancerza, szały, nie szały. Fajnie. Git. Tu krasnoludy. Patrzę, czy tutaj jest jakaś wojna. Tu jest ewentualnie szczelina, ale... Ale myślę, że nie. Bo my tu mamy wojnę z nimi, z lodoplujami? Nie. Tam trzeba będzie pójść. Czy ja jestem w jakimś trybie ciekawym? Wiatry magii? Nie, wiatrów magii mamy sporo. Więc aż tak nie potrzebuję. I... Tyle. Ty jesteś... Aha, ty jesteś ty. 583 teraz mamy.
Zastanawiam się, kurde, nad armią. Powiem szczerze. Mamy darowane jednostki 5. Taka, wiecie, armia, żeby sobie tutaj gdzieś może stała. Może sobie była po prostu 6 jednostek. Bo i tak mamy 130 tysięcy. Wiecie co, zróbmy może armię z tego. Może jakąś niedużą. Minus 1000, ale to nie są jakieś duże straty. No i coś takiego, 18. Minus 1700, ale wiecie, jest tutaj, nie? Jest, można, kurde, działać. Wy macie co prawda poziom. Poziom pierwszy. Gdyby komuś przyszło do głowy coś głupiego. Typu tym na przykład, nie? Bo my tutaj mamy... No właśnie, chociaż jest poprawa, więc może okej. Dobra, skoro już tu jestem, zobaczmy. Księżycowe wyjdzie. Pakt o nieagresji, git. Orki z mrocznych ziem, pakt o nieagresji, git. Minus 10, minus 15 tysięcy, dobra. No, taka myślę, że armijka może być. Następne ulepszenie budynku, uzupełnianie strat. Też może być niegłupie, ale teraz w tym momencie troszeczkę trzeba się wstrzymać. Gromadni. Co ja tu robię w ogóle? Klify śmierci. Tutaj. Przychody, tu są stówka, tu są też stówka. Nie mieć bohaterów dla wzniosłych. Łaska dla wszystkich budynków plus 50. Nie, to spaczenie korna, tak? Z plus 1 na plus 2 to się robi i tyle. Za 6000. No dobra, można kliknąć. Okej, okay, dobra. Czy jeszcze ktoś się nie poruszył? Nie. Wszystkie budynki, dostępne zarządzenie mamy. No właśnie, dlatego między innymi ten... to leży króla troli, co oddaliśmy, nie? To właśnie mamy dzięki temu zarządzenie. Koszt budowy? Nie. Kontrola minus 4, mamy plus 7. Lokalny werbunek bandy, koszt werbunek... Koszt budowy minus 10 dla wszystkich budynków. Zasięg na mapie kampanii. Prona w zwarciu. Nie, myślę, że pójdziemy w defa trochę. Powinno być ok. Dobra. Włodziciele, co wy robicie? Idziecie tu, są dwie armie, tu jest trzecia armia, gdzieś idą indziej jednak. I to tyle. Jeżeli chodzi o Slanesha. Wielka cerkiew popiernicza. No, tam walka musi zrobić na północy porządek trochę. Dobrze, że mamy te kurde szczeliny, także można się poprzerzucać. Malofex tam. Ludred. Idziesz tam, jesteś w Kislewie i Nanchelidis jest na północy, tutaj na tych niesamowitych wodach, tu. Nie, robaczy pomiot idzie, nie? Ty. I właśnie, i ty, mój miły, musisz wracać, kurde, szybko. Dobra, już mnie to nie interesuje. A no tak. Tu jest walka. W ogóle. Ale splądrowali tylko, nie zniszczyli. Zignorowano. I teraz mogę ich zaatakować śmiało. Może to nie być głupi pomysł tak naprawdę, żeby ich zaatakować, bo oni poszli tu. I w tym momencie, jak im wypowiem wojnę, tak? Nie, no trzy, no ale zignorowali. No właśnie, kurde, coś nie działa to. Powinno tak być, kurczę, że jeżeli zignorują upomnienie za wtargnięcie, można im wypowiedzieć wojnę śmiało i nic się nie wydarzy złego. Tu jest village, idzie. Muszę się zastanawiam, co tu zrobić. Walki, a niestety nie dojdziesz na czas. Ale nie szkodzi, musisz iść.
Troszeczkę się uzupełnimy. Bo tu jest kolejna jeszcze armia. No. Natomiast wy... No, już myślę, że do końca, kurde, to ciebie. Chociaż tutaj jakiś czarownik by się przydał. Czarownik, czarownik. Radyjko mi się zepsuło. Czarownik chaosu. Gdzie najbliższy? Tu. I mogę. Mogę jeszcze dwóch. Płonące ciało. Złowroga gałka oczna. Szansa na uniknięcie zasadzki. Spoko. Mniejszenie utraty wigoru, ale to tylko dla ciebie. Niepodzielony autorytet. Prawie do szarży. W sumie ty i Berze. Ho! Pierwszy poziom masz, kurde. Idź. No, jednak sporo armii warto mieć. Dobra. Siema. Tu może być problem oczywiście. No, ale nie aż taki. Oni się nie werbują. Więc być może nam się to uda. Wulfryk, nie wiem, czy będzie płynął w tamtym kierunku, czy nie. Zobaczymy. Ludred, ty się uzupełniłeś jeszcze? Nie. Ale ogólnie idź w stronę szczeliny. W sumie mogę pójść dalej, żeby w następnej turze na pewno ją przejąć. Dobra, Angelis, co ty robisz? Ty jesteś tu. Tak patrzę, czy tutaj jakieś, kurde, zagrożenie. No ewentualnie tu można by uzyskać. To jest koordynacja działań, tak? Jusakowie. Zajęcie tej osady sprawi, że dołączy do ciebie ten norskański wasal. No ale mamy tego wasala już przecież. Dobra, płyń, bo naprawdę. Gdzieś tam. Dobra, Gausteling, z tobą, kurde. Idzie do ciebie czarownik. No chyba, żeby tych, kurde, tutaj próbować. No możemy się przenieść ewentualnie z tej szczeliny. Tutaj nie ma szczeliny. No chyba, żeby tu pomóc trochę, tylko, kurde, ja będę poza zasięgiem. Jak tu wejdę, to oni mogą, wiecie, dziabnąć tę armię. Ona jest żadna tak naprawdę. To może na południe, bo tutaj, kurczę, ten Wulfryk, ktoś tam płynie. Ermendrudzie. O! Wiedzą o co ho. Dobra. Idźmy troszeczkę w ten sposób, to się uzupełnimy. Uszkodzony budynek, no właśnie, tu jest. Nie będę go naprawiał, bo go będą chcieli zniszczyć, a w tym momencie mamy przychody zero z tego budynku. No i chyba tyle. Zobaczymy. Walka sobie poradzi z każdym przeciwnikiem, wydaje mi się. Helm Rip. Gdzieś idą w prawo. Wiatry bólu. Okej. Okay. Czy ja chcę z tobą, kurde, w ogóle ten... coś kombinować? Przeżył! Chyba. A nie, bo uciekł, dobra. Ci zabici. Dawaj. Our battle will be legendary. Mógłbym nagły atak zrobić oczywiście, ale... im więcej głów do ścięcia, tym lepiej. Okej. Okay. Niestety wiatrów magii nie mamy dużo. Skupmy się. Chyba nie spadło. Dobra. Kto idzie i skąd? Ci idą stamtąd. Za 3 minuty. Bo tu są slaneszowcy. Ale ja mam dla nich niespodziewajkę. Ja mam po prostu armię. Tutaj. O, dzień dobry. Dobrze, że wpadliście. Dobra, co my tu mamy? Co to jest w ogóle? Rydwan. Kielni jeźdźcy Slanesha. No to może faktycznie... chyba znamy po tej stronie. Tu. Ty, mój miły, tu.
Nie będę czekał na tamtych, jak bywało drzewiej. Może tu. Wy tam. Przeciwko konnicy. No i jakoś, kurde, coś. No, tutaj się nie będziemy zastanawiać. Dobra, idźcie, idźcie po prostu. Ja wiem, że nie zaznaczyłem nikogo ani nic. Dokładnie. Dawaj, dawaj, szybko. Wahadło. Ładnie. Wy już walczycie elegancko. Go, go, go. Patrzę, że tu są kurde tenci jednak. Chaos Sosa. Wspomóż walkę tam. Nie, 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 nie. Wy walczcie tu, walczcie tu. Dobra, wyjdźcie. Mamy czempionów. Został? Nie. Okej, wszyscy walczą, bardzo się cieszę. Ci już uciekają, ci już uciekają. Nie ma czasu na ucieczkę, dawaj. A, wrzuć na siebie w sumie. A tak zwarciu sobie wrzuć też. Dobra, ci już uciekli na zawsze, ci na zawsze, ci na zawsze. Tylko, że ja ich chyba nie dopadnę, kurde. Nie no, czekamy na wsparcie. Dobra. Dotąd wszyscy ustawić się gdzieś tu. Mamy jeszcze tutaj, kurde, przyzwańców mamy. Co nie? W sumie. Może to nie być głupi pomysł? Chociaż... Dawaj, dawaj, dawaj! Tą szarżą, bo to... Nie, uciekli. Naprawdę wszyscy już pouciekali, co za... Co za gie. A, stamtąd idą. Schowajmy się tu. Tu. Ciach! Oni uciekają, więc oporu stawiać nie mogą. Dobra, walkę weź tam, zobacz, co się dzieje, bo... No naprawdę. Nie tak chciałem zrobić, przepraszam. Tak chciałem zrobić.
Master, behold! Give me glory! Star Crushers! Hordes of Chaos! Search for Thor! Nie wiem, czy oni tu kurde przybiegną wszyscy. Dawaj, ho. Jago z halabardy. Dobra. Tutaj wiadomo było, że walkę to wygra na spokojnie. 23 straty. Ci tutaj sporo. 60, 38, 1. No tak, bo wpadliśmy tam, kurde, i zniszczyliśmy wszystko. Tutaj wiadomo, miecz czy ostrze Kane'a poleciało, więc spoko. No dobra, możemy się uzupełnić. 17 tysięcy. Dobra, uzupełnijmy się. Kondensator energii spaczni. Spoko. Misja zakończona powodzeniem w ogóle. Dobra, 1000 zeta mamy. Mistrzowie boju. Dobra. To chyba jakiś kurde kontratak, nie? Mm, 46 poziom. Ty masz w ogóle cośkolwiek tu? Nope. Atak na jednostki. No ja wiem, że ty właśnie masz jeszcze kurde punkt, ale... Ale... No właśnie. No i teraz będzie mi to kurde przeszkadzało. Okej. Malfix. Kolejna bitwa przed nami. Gdzie ty uciekłeś? Tu. Dobra. Szlachetna porażka. Wybrańcy. O kurde, to może być problem, powiem szczerze. Z halabardami. Ale muszę zaatakować teraz niestety. Dobra, mają giganta. Mamy działo w ogóle. Come on. Okej. Myślę, że zaatakujemy z jednej strony. Oni mają tutaj mury, co prawda. Z jednej strony mówię. No mamy konnicę. Z jednej strony. Gdzie jest najmniej, kurde, wiesz, tu mają dwie. Tu mają dwie. Znowu z rogu, w rogu, bo to chyba tu zawsze zaczynałem, nie? Tu. Z tymi dwoma wieżami. No dobra. Chyba tak zrobimy. Znowu. Wysiedźcie tam, gdyby coś się wydarzyło złego. Mamy naszych starczami. Mamy to. Chociaż nie wiem, czy oni się mogą wspiąć w ogóle na te wieże, przeciwnicy. Ty możesz się wspiąć, bo jesteś latający. Tu gra sanciaki wszelakie. Tu. Sporo tych jednostek mamy jeszcze. Gdzieś na tyłach. Te wieże nie są ten. Nie są przejęte, więc przez bramę. Go. Ale rozwalimy ją. Gdyby komuś przyszło coś głupiego do głowy. Gigant, jesteś wielki. Dobra, dawaj. Dawaj. Dzień dobry. Spowolniony mnie.
Dobra. Trollo pomioty, chodźcie. Wiesz co, nie wiem, czy jest sens w ogóle. Chodź tu. Gdzieś stań się tu, będziesz kurcze napierniczał. Czy ta wieża, która jest tutaj? Nie. Właściwie to. Ja wiem, że tutaj halabardnicy są, trzeba będzie uważać na to. Wyślijmy oddział do zadań specjalnych tu. Jak tam idzie sytuacja? Myślę, że całkiem nieźle. To jest obrona w zwarciu dla was. Mamy halabardników, które trzeba będzie też wysłać za chwilkę. No to napierdziela, nie? Wpływa na mury i sprzęt oblężniczy. Się przebiliście tam? Nie. A, bo ty jesteś naszym jednym szogotem. Dobra. Idziecie tu? Coś tam idziecie. Jak tam Malofex? Żyjesz? Żyjesz. Jak tam brama? Brama też żyje. A, wypisz eliksir. Dobra. Ci powinni uciec za chwilę. Dobra, zostaw ich. Dawaj giganta, bo naprawdę. Obrażenia magiczne, dobre przeciwko zbroi, dobra penetracja, skuteczne jest bliskie odległości. Czy to jest wystarczająco blisko odległość? Tylko pierdyknij z bliska. Chyba to nie działa tak, że ten, że jak są w zwarciu, to chyba to nie działa. Dobra, dawaj. To dziabni. Jesteście? Siemano. Nagle weszli, kurde, na górę. W takim układzie, tu nie ma się co zastanawiać, chodźcie. Chociaż, kurde, bez sensu trochę. Dobra, chodźcie bliżej. Dawać go z kurczy byka. Tu są halabardziści. Dobra. Dawaj na halabardzistę. Mamy od zadań specjalnych ludzi, więc chodźcie. Oni tędy nie przejdą, nie? Dawaj go, dawaj. Oho. Dobra, pomóż tu, bo się nie przebijemy chyba. Chodźcie, 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 chodźcie. Wspomóż tam. Nie wiem, czy ta wieża nas napiernicza. Tak. Dobra, przestaw się tu. No, au. Dobra, wejdźcie po prostu. Bo się nie przebijemy. Nie mogę się, kurde, przebić. No biją mnie tu mocno. Dobra, chodźcie bliżej. Wychodźcie może z tej strony. Moment. Tu. Tu się przebiliśmy. Nie, oni są na górze. Okej. Malofex, dawaj. Ty jesteś, kurde, no właśnie. Z halabardzistami. Z halabardzistami, kurde, sobie... Może jednak podarujmy walkę. Czy ty masz jakiś, nie wiem, tu, kurde, w tego? To jest zablokowany ostrzał? Nie mam pojęcia. Możecie się tu wbić, to się wbijajcie. Tych halabardzistów bym, kurde, chciał chętnie dziabnąć.
O kurde, dostał, ładnie. Ładnie, ładnie. Jesteś zmęczony? Nie, jest okej. Destroy everything. Jak ta wygląda sytuacja? Oni siedzą na górze, nie? Tak. Tylko my tam, kurde, dostajemy. Dobra, chodźcie tu. Puśćmy ten atak w zwarciu większy. Tak, bij tych. Wy w sumie wejdźcie tu. Nie wiem, czy ci się, kurde, tutaj wbiją jakoś. Chodźcie wszyscy. Dobra. Znajdźmy jakiś inny cel. O, może tu. Dawaj, 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 dawaj. Ja wiem, że halabardziści tutaj z tymi stopornikami, ale... Ale okej. No trochę dostaliśmy, powiem szczerze. No z tej strony są, więc... Więc spoko. Wbijmy się po prostu wszyscy. Ja wiem, że zero taktyki w tym jest, ale... To o to chodzi tu, uwaga, idą. Nie wiem, czy w tamtych dasz radę. Dobra, chodź tu. Wypuszczę tu. Dawaj, 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 dawaj. Dobra. Tu ładnie. Konnica się, widzę, wbiła. Ty, mój miły, też ho. No właśnie, dlatego między innymi konnicy chciałem, bo oni tutaj też strzelają. Ty jak chcesz, to nie wiem, tu się ustaw. Dobra, dawaj ho. Niezniszczalni. Dobra, tych halabardników stąd zabierzmy, bo oni się przydadzą na jakiś właśnie, o. Ty tam działaj. Chodźcie tu. Wy też. Kurde, ambitni czempioni, chodźcie, bo naprawdę przesadzacie. Sponiko. Gdzie wy uciekacie tam? Chodźcie. Patrzę, gdzie jest ten punkt. To jest chyba ten, tak? Do tych wież. Aż ta wieża.
To jest tu. Gdzie ja mi z tym koniem tu wjeżdżasz? Wy siedzicie na górze, tylko zastanawiam się po co. Idzie ten, idzie bossu. Dobra, dawaj go. Tyle. No, dlatego mówiłem, że to będzie w miarę łatwe. Zwłaszcza Malofex, kurde, miliard 159. No właśnie, tych kurde nie wrzuciłem. Oni by się tam przydali. 40. No, tutaj troszeczkę było problemów, ale ogólnie nie było ich aż tak dużo, nie? Zwłaszcza, że konnice wyeliminowaliśmy w miarę szybko. Git 7000, 12 doświadczenia, 1000 dusz na 4 przeskoki. Mógłbym złupić. Okupuj i zwasalizuj. Tak. Co to znaczy zwasalizuj? Nie, no mamy kurde ten. A, sługi Vanheimu są nasze, tak? Tak. Tak. Git. Git, 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 bo miałem tutaj kurde robić zadymę, ale widzę, że nie potrzebuję robić zadymy. Dobra. Czy ty dostajesz potępienie? Czy masz komuś w ogóle tą? Siła 6 w ogóle. 5 osad macie. Gdzie ty masz te 5 osad? Tu. Tu są dwie kurde twierdze. Ale tu jest jedna, druga. Trzecia, czwarta, piąta, dobra. Malofex, to wiesz jakie zadanie przed tobą? Demon Prince! Nagły atak. Potężny cios. Kurde, a ty masz mało pancerza, powiem ci szczerze. Jest separujące ostrze. Chociaż kurde, ty masz 85 defa. Mosiężna obroża, odporność na magię. Fajnie, fajnie. Nie wiem, czy nie potworną siłę, bo mamy trochę tych. Bestii potworów, niedemonicznych. W ogóle mam 4 punkty, dobra. To co ja się zastanawiam tutaj. Parujący... Nie, właśnie nie. Jeszcze raz. Potworna siła, potężny cios. Zabójcze ostrze, żebyś trafiał sensownie. I nagły atak może jeden. To jest czas wsparcia wroga w bitwie plus 25, ale myślę, że dobra sprawa to jest. Dobra. Git. No, zwłaszcza, że kurde, jak mamy teraz sługi Vanheimu po naszej stronie, no to kurde. Berodon. Okej. Okay. Tutaj jest w ogóle ta szczelina? Jest. Tu gdyby była szczelina, kurde. To by było spoko. Dobra, ołowiana cytadela. Co my tu mamy w ogóle? Masz to. To jest spoko. To jest fajne, ale nie potrzebujemy tego. To jest też fajne. Mamy pieniądze, więc... Mimo, że mamy tę armię, wiecie, kolejną, no to kurde. Aha, dobra, bo tutaj idzie czarodziej. Zastanawiałem się, o co chodzi. Ludred. Tutaj. No właśnie, pytanie, czy chcemy tę szczelinę? Chyba chcemy, kurde. Storm of magic, a portent of power for which chaos thirsts, a beacon for the final conflict. Dobra. Wygraj następującą bitwę.
walkią, ołtarz bitewny. W końcu przeklęty płaskowyż Ktahta ujawnia swój starożytny sekret, skrywany przez wieki plugawe ruiny Zanbejdżinu, miejsca starszego niż sama ludzka rasa, dotąd oddzielonego od świata osnową. Dzięki mocy tajemnych znaków udało się otworzyć przejście na arenę zaginionego miasta. To tam przez tysiące lat aspirujący czempioni przybywali wraz ze swymi poplecznikami, by toczyć zażarte boje o względy boskich patronów. Dusze poległych w tym mrocznym zakątku świata nie mogły jednak zostać wydarte nawet przez samych bogów. Wszystkie bowiem pożerał górujący nad ruinami pradawny ołtarz bitewny. Aż do teraz. Moc zgromadzona w ołtarzu jest nad wyciągnięcie ręki. Następne zwycięstwa w zmaganiach w upadłym mieście zostanie ostatecznym czempionem i zgarnie nagrodę, która zmieni bieg historii. Bóg chaosu, który pożre uwięzione tu dusze, zyska druzgocącą przewagę nad swymi braćmi. Udaj się do Zanbejdżinu i dopilnuj, aby ta potęga przypadła właśnie temu, twemu patronowi. Czyli to jest po prostu taki generyczny, że tak powiem, dla każdego patrona, dla każdego czempiona myślę, że jest to same. Dusze, 100 tysięcy dusz, pieczęcie szczelinek, dodatkowe dyszkę i czempion Zanbejdżinu. Zdobyte punkty oddania dadzą nam plus 50. Stosunki dyplomatyczne plus 80 z wojownikami chaosu i z Norski. Plus 40 z frakcjami Kor na tempo uzupełniania start plus 5. Spoko. Dobra, jak wyglądają wrogie siły? Spodziewane posiłki. Jest Azazel tu. Z korbaczami piekieł, niech ich szlak. Wybrańcy, pomioty, poczwary, kaplica, powiernik. Okej. Okay. Tylko co? Ja to rozumiem, muszę. Tak? To jest tajemne przejście. Czyli muszę po prostu wejść do tego, tak? Do tu? Momencik. No tak, wiem, ale to chciałem zobaczyć. Czy po prostu mogę się tutaj teleportować? Nie, muszę po prostu przejść. Wydaje mi się, że tym szczeliną, nie? Dobra. Nanchelidis. Ty jesteś uzupełniony, myślę, że tak. Dobra, ho. Ty czekasz. Ty jesteś tu, mój miły. Idziesz tu? Tak. Ja ci pomogę nawet. Pomożemy mu. Co mamy mu nie pomóc? No. Troszeczkę jesteśmy ranni, ale to nie szkodzi. Iber. Ty idziesz w ogóle? Tak. Dobra, ho. Lord się nie poruszył. Uszkodzony budynek. Wydaje mi się, że teraz mogę to już naprawić. Nieprzydzielone punkty umiejętności wiemy. Następne ulepszenie budynku. Sponiko. To jest kontrola plus 3 niby. Przychodzę ze wszystkich budynków. No, spoko. Największa wieża. To jest na trzecim poziomie, niech będzie. I jeszcze tylko tak rzućmy okiem. Czy coś ciekawego tutaj jest? Do zbudowania. Nie. Mamy dostępne zarządzenie tutaj. Gilbot. No tak, wasale nasi. Myślę, że wyczerpanie, nie? Chociaż tu jest moment. Szansa na epidemię zarazy. Dobra, weźmy to. Bo oni tutaj będą chcieli być może to odzyskać, być może nie. Dostępne ulepszenie posterunku nie chcę. No właśnie, moment. Bo mamy parę przedmiotów jeszcze. Pomocnicy. Bierna umiejętność harmonii plus 200. Hamowanie plus 200. Co? Co to jest hamowanie? Moment. Nie mogę kliknąć tego, kurde, żeby zobaczyć. Co to jest hamowanie? No ja rozumiem, że... Ja mówię, podczas ataku na morzu... Pielgrzymów. Weźmy ten podarty sztandar. I zasięg, ale to nie dla ciebie. Ktoś miał, nie wiem czy nie Ludred. Ty masz kurczę ten, nie? Jednostki strzelające. No, ewentualnie tu.
Nanchelidis miał. Dobra, chyba tak. Może i nie? To kto? Bo mieliśmy przecież, kurczę, jednostki Slanesha, nie, Cincha, przepraszam. I co się z nimi stało? Kto je ma? No walki, a ich nie ma na pewno. 19, tu jest 19, tu jest 20. What? Ty. Nie, nie mogę. Ulepszmy kogo się da. Grasanci. Dobra. Myślę, że paru starczami. No i wy nie możecie być, kurde. Dobra. Ludred, u ciebie jakieś, kurcze, ulepszenia? Nie, to są wojownicy, to są ci. Grasanci, grasanci, fajnie, fajnie. Nanchelidis, u ciebie sprawdzaliśmy przed chwileczką. U ciebie, mój miły. Tu poblokowane. Tu. Dobra, bo to są grasanci Korna, po prostu ci. No i dobrze. I tu jest pomiot. No i okej, okay, troszeczkę lepiej to wygląda. Tu poblokowani, role poblokowani, to poblokowani, tu. Wojownicy chaosu z halabardami, ale nie chcemy chaosu, chcemy kornowych. Dobra, kurde. Wiecie co? Kochani, jeszcze pogramy troszeczkę, myślę, w następnym odcinku i to będzie ostatni. Bo już patrzę, że 50 minut jest, a jeszcze bitwa by była, gdzieś tam musiałbym pójść. Więc nie chcę robić tego na szybko, nie? Skoro wiemy, że to już i tak jest końcówka w tym momencie, więc jeszcze zobaczymy się w poniedziałek, jeżeli dobrze kojarzę, kiedy ten odcinek ma wyjść. I wtedy faktycznie troszkę pogramy i zobaczę tak gdzieś od pół godziny, jeżeli będzie można przejść po prostu, to faktycznie zobaczymy sobie ostatnią bitwę i to będzie tyle. Już, kurde, końcówka. Także kochani, dzięki za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia w ostatnim odcinku, pa pa.